W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w Archikatedrze Białostockiej wierni podczas mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego dziękowali za owoce roku wiary. W modlitwie uczestniczył arcybiskup Stanisław Szymecki, biskup Henryk Ciereszko, profesorowie i alumni Seminarium Duchownego oraz osoby życia konsekrowanego. Metropolita Białostocki, podsumowując w homilii diecezjalną obchody Roku Wiary, mówił: czym jest zakończenie Roku Wiary? Na pewno nie jest tak jak zakończenie sezonu, po którym dokonuje się wyprzedaży po taniej cenie niechodliwego już towaru. Wiara dalej ma swoją cenę i dalej potrzebna jest ludziom, niezależnie od tego, jaki sezon swojego życia będą przeżywali. Zakończenie, zamknięcie roku wiary jest podobne też do przejścia odcinka, po którym idziemy dalej, ale już nie wracamy do tego, co było. Bo wiara jest ciągle przed człowiekiem. I póki idziemy drogą po ziemi, nie możemy dojść dalej niż do wiary. Zamykamy rok wiary, ale nie zamykamy w szufladzie samej wiary. Ona dalej pozostaje naszym udziałem. Mało tego, ona dalej do nas przychodzi jako zaproszenie od Jezusa Chrystusa, abyśmy Mu uwierzyli i starali się iść drogą, które on nam wskazuje. Metropolita Białostocki podkreślał, że droga wiary zawsze pozostaje dla człowieka otwarta i umacnia nadzieję. Dzisiaj jest uroczystość Chrystusa Króla. W Nim, w Jezusie Chrystusie Królu, umocnienie naszej nadziei. To jest jakby namacalny dowód, że Chrystus Pan nas nie zawodzi, że On nas nie zwiódł, że Jego nauka nie jest jakąś złudą lub mrzonką, lecz po prostu prawdą otwierającą nasze oczy na nasz los, a także na nasze życie w tych okolicznościach, w jakich pozostajemy. Jezus Chrystus chce, abyśmy Mu wierzyli, abyśmy Mu zawierzyli. Jezus Chrystus chce, abyśmy uwierzyli, że Bóg jest miłością, a nie tylko wszechmocą, że jest miłością i niczego więcej nie pragnie, aby na miłość odpowiadać miłością. A jeżeli to uda nam się w naszym umyśle i w naszym sercu dokonać, to nie będzie takich sytuacji, które przerastałyby nasze siły. Ponieważ człowiek zjednoczony z Chrystusem, nawet jeśli będzie przybity do krzyża, to zawsze będzie to krzyż Chrystusowy prowadzący do zmartwychwstania. Po homilii przy zapalonych od paschału świecach zgromadzeni na liturgii złożyli uroczyste wyznanie wiary.
komunii świętej arcybiskup Pozorowski odczytał akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na zakończenie mszy świętej wierni z zapalonymi świecami opuszczali archikatedrę, niosąc do swoich domów zapalone świece.